Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, jest robota. Trzeba zrobić otwór w ścianie na wylot. Postanowiłem, że nagram o tym film. No i słuchajcie, co my tu będziemy robić? Ściana około 40 cm, nawet troszeczkę ponad. Muszę tutaj zrobić na górze pod sufitem wejście, znaczy otwór na wentylację. No i co? Słuchajcie, pożyczyłem, udało mi się pożyczyć od znajomego profesjonalny sprzęt. Macie teraz przebitkę, zdjęcie, maszyna, no za grube tysiące, wiertnica z ostrzem diamentowym, FI 150, bo taki otwór potrzebuje. Niestety okazało się, że u mnie w chałupie ta maszyna wywala korki. U kolegi w nowej chałupie też wywala, więc nie wiem, czy coś się stało z maszyną, czy po prostu trzeba mieć mocniejsze bezpieczniki, nieważne. No ale maszyna nie działa. Tak to byłoby prosto ze statywem, a tak musimy sobie poradzić jakoś w warunkach domowych. No i co? Jak to zrobimy? Mam tu, kurczę, zwykłe motowiertarki AEG sieciową, 2,4 joule i Kaltmana pomocniczego, 3 joule co prawda, ale wiadomo, to jest sprzęt akumulatorowy. Słuchajcie, kupiłem sobie, przy okazji będzie, jakby nie było to jakiś test, otwornicę do betonu na SDS Plus, FI 150, kawał otwornicy. Zobaczcie, takie coś. W zestawie do tego 60-centymetrowa przeduszka z wiertłem prowadzącym. Zestaw ten, żeby nie skłamać, kosztował mnie jakieś 120 zł chyba, czyli no taniocha, największa taniocha. Otwornica niby jakąś firmę ma, Silver, widziałem, że trochę tego na Allegro się sprzedało i czytałem sobie komentarze i powiem Wam, że są różne. Wiadomo, że zależy kto w jakim materiale tym wiercił. Ogólnie to najczęściej problemy były takie, czy inaczej. Prawie każdy miał problemy, że ta śruba tutaj nie trzyma, ostrość się gdzieś gubi, że ta śruba tutaj nie trzyma wiertła prowadzącego, że jest plasteliny, że wiertło lata wypada. To jedno. No i drugie to po prostu skuteczność tego. Jednym to wywierciło 6 otworów, jedni nie dali rady nawet jednego i że odpadają te widie. Zobaczymy. Jeśli chodzi o ścianę, no właśnie, słuchajcie. Jeśli chodzi o ścianę, to ogólnie tutaj ściana jest zrobiona z bloczków betonowych własnej roboty, które mają ponad 30 lat. Wtedy wiadomo, że nie było za bardzo materiału, więc domyślam się, że jest tam trochę cementu, większość piasku i one nie są zbyt twarde. Zbrojone też raczej nie są. Tylko, że my będziemy wiercić otwór pod tą rurą i teraz tak, tutaj jak widzicie, bo tutaj jest narzucony jakiś tam jakiś tynk, jakaś zaprawa, tutaj są te bloczki, bo nawet wystaje, a tutaj, nie wiem czy to widać na kamerze, raczej chyba, dobra, czekajcie, po prostu to przybliżę, o, w ten sposób, tutaj gdzie jest ukruszone troszeczkę tej zaprawy, to widzicie, że tam jest czerwone, tam jest cegła, bo to jest tak, że tu jest taka opaska z cegły, a na dole bloczki betonowe i z tego co widziałem, to jak ja będę wiercić to tutaj mniej więcej, to będę łapać większość cegieł i kawałek bloczków betonowych. Teoretycznie cegła powinna dać, teoretycznie ta otwornica w cegle powinna dać radę. No ale może być różnie. No to co, słuchajcie, ja tutaj muszę sobie tylko tą rurkę od kanalizacji odpiąć i przy okazji ją poprawić, bo widzicie tam taki dziwny łuk. To nie powinno mieć miejsca, o dziwo, kupę lat działa i się nie zapycha, ale nieważne, nie o tym. No to co, słuchajcie, będę sobie tutaj naszykuję to i spróbujemy to sobie wiercić. No, aha, jeszcze kupiłem sobie jakieś, słuchajcie, też ogólnie najtańsze tak naprawdę, dłuto długie i taki szpicak. No bo oczywiście problemem jest to, że ta otwornica ma tutaj 4,5 cm głębokości, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie wywiercić 4,5 cm i potem musimy sobie to podkuwać. Także jeżeli ściana ma ponad 40 cm, no to wygląda na to, że jakieś 10 razy taką operację trzeba przeprowadzić. Naszykuję sobie jakieś wiadro z wodą, bo będę próbować to chłodzić. Ale wiecie, czego się najbardziej obawiam? Tego, że zestaw tej otwornicy plus tej przedłużki z wiertłem prowadzącym waży 3 kg. No może być to zabójstwo dla głowicy w zwykłym SDS-ie małym. Wiadomo, że lepsze by to było na SDS Max i jakąś porządniejszą wiertarkę. No ale jak się nie ma, co się lubi, no to trzeba kombinować. Słuchajcie, robię tutaj wszystko, przygotowuję. No i co? Próbujemy zrobić otwór. Dobra, słuchajcie, wszystko gotowe. Tak jak mówiłem, na Kaltmana założone dłuto, żeby to podkuwać. Na EG założone otwornica. Przyszykowałem sobie wiadro z wodą. Wstępnie tutaj zacząłem to już nawiercać, rurę sobie podwinąłem na górę. Zaczynałem to po prostu nawiercać z udarem, tam widzicie, że się kruszy to, także tak jak mówiłem, powinno to być miękkie. No i to jest to, co mówiłem, połowa chyba będzie cegieł, połowa bloczku betonowego. Zobaczymy, jak będzie szło. Nie mam, kurczę, słuchajcie, wiedzy, czy to wiercić z udarem. Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo może szybciej się zużyć koronka i sprzęt. Natomiast na pewno z udarem wyszło szybciej. Ja wyłączę udar,
Nie zależy mi to na czasie, nawet jak będę robić to 2 godziny. I nie zależy mi na tej koronce po prostu, aby mi wywierciła ten jeden otwór. No co, próbujemy. Idą tam jakieś iskry, ale tam nie ma żadnego zbrojenia. Dyma jest straszna. Coś tam idzie, ale chyba będzie to trwało wieki. Dobra, spróbuję włączyć udar. Udar wcale tego nie przyspieszy. Ale zadyma. Przy okazji słyszeliście takie nagle odgłos motowiertarki. Wygląda na to, że mamy sprzęgło przeciążeniowe. No dobra, można powiedzieć 1 z 10. Jedziemy dalej. Z tego co widzę, to tu bloczki betonowe, tu cegły i tu jakaś zaprawa betonowa i to jest mocniejsze. Dobra, słuchajcie, po około 15 minutach walki sytuacja wygląda następująco. Sporo syfu. To jest zrobione około 9-10 cm. Oczywiście jest pewien problem. Tak jak mówiłem, najtwardsze jest to łączenie cegieł z bloczkami i to jest chamsko na środku, więc tam idzie to wiertło prowadzące, które wiadomo jakiej jest jakości i ono nie daje rady i się cały czas mi przez ciężar ślizga to na dół, opuszcza. Także widzieliście, zacząłem tutaj, zszedłem już centymetr na dół. Ale nie, zależy mi, żeby to było tam super równe i tak tam wejdzie piana montażowa. Nawet może troszkę więcej miejsca na nią będzie, więc prawdopodobnie zaraz
chcąc nie chcąc zejdę tak niżej, że wiertło prowadzące wejdzie już tutaj w bloczek betonowy. Powiem wam tak, te bloczki, kurczę, jak piasek, idą bez problemu. Gdyby nie było tego łączenia tutaj mocniejszego między cegłami, a tym byłoby spoko. Korona ma cały czas wszystkie zęby. Aha, włączyłem potem udar już. Naprawdę z udarem idzie lepiej. Nie zależy mi, żeby ta korona przeżyła, oby tylko wywierciła ten otwór. Może chociaż niech da połowę rady, już sobie potem jakoś poradzę. Robię pół godziny przerwy, bo sprzęt musi ostygnąć, bo to wiertarka EG jest gorąca. Kaltman jest zimny, ale on tylko wykuwał tutaj ten gruz, a EG jest gorące. Dobra, słuchajcie, mała aktualizacja. AEG ciągle stygnie, minęło raptem 10 minut, ale jako że Kaltman jest zimny, zacząłem nim podkuwać zacząłem podkuwać nim długim dutem i jest ok, ponieważ dzięki temu podkuwaniu przebiłem się przez te cegły i przez to betonowe łączenie i słuchajcie, to był tylko jeden rząd cegieł i dalej już jest ten śmieszny bloczek betonowy. Ciężko było, wiadomo, podkuwanie to takie strasznie nierówne, nieregularne. Ciężko było ponownie wejść otwornicą, ale się udało. I wygląda na to, że teraz będzie szło fajnie. To jest już około 20 cm zrobionych, jakby nie było. Co takie bardzo ważne, powiem wam szczerze, to to, że to AEG ma sprzęgło przeciążeniowe. Połamałoby mi łapy już pewnie kilka razy przez ten czas, ale jest ok. Próbujemy dalej. No zaczyna to wyglądać, nawet ten otwór się w miarę wyrównał. Oczywiście zszedłem na dół dobre 3 cm, ale kit z tym. No i tak to wygląda. Kilka sekund wiercenia i podkuwanie. Ja wam to teraz daruję. Włączę kamerę, bo też mi się tu strasznie pyli na aparat. Włączę kamerę, jak będę gdzieś przy końcu. Tak, miało być łatwo i znowu cegły. Znowu ciężko jest się wgryźć w to. No dobra, masakra. No dobra, słuchajcie, po kolejnych 20 minutach widać styropian, w końcu. Teraz to już chyba sobie podkuję tą cegiełkę, co tam została. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No dobra, słuchajcie, po kolejnych kilku minutach sukces. Dzień dobry, jest Marek, wyjdzie na rower. Elegancko. Generalnie otwór nie jest idealny. Tak jak mówiłem, troszeczkę przez ciężar całego zestawu i przez niewłaściwe prowadzenie z ręki schodziło mi w dół. Ale tak naprawdę nic z tym nie robiłem, no bo zasada w sumie jest taka, żeby właśnie spadek był lekko na zewnątrz, żeby w razie skraplania się wody, woda wydostawała się na zewnątrz, a nie gdzieś tutaj waliła do piwnicy. Także spoko. Tam jak widzicie na dole jeszcze tak troszeczkę trzeba wykuć. Weźmy sobie teraz komin, znaczy komin. Rurę wentylacyjną, zobaczmy czy to przejdzie. Jak najbardziej wszystko pasi. Obczyścić, spryskać wodą pianka i koniec. Dobra, podsumujmy sobie to jakoś. Czy taką otwornicą z Allegro za 120 zł da się zrobić taki otwór? No jak widać da się, chociaż nie ukrywam, że było tutaj no tak 50% otwornica, 50% podkuwania. Ale ogólnie spoko, żadnych zębów nie straciłem o dziwo. Wszystkie są. Wierciłem też jednak z udarem. A, chociaż dobra, te są takie większe. A te tutaj już takie króciutkie, ten jest prawie na zero. No dobra, ale są, nie odlutowały się, nie odpadły, więc generalnie jest ok. Wiadomo, zależy wszystko od materiału. Jak miałem ten bloczek betonowy, jakiś tam śmieszny, który był bardzo sypki, to szło jak masełko. Z cegłami trochę gorzej, a najgorzej miałem ten beton pomiędzy cegłami a bloczkami betonowymi. Także myślę, że jak ktoś do cegły, ewentualnie do Suporexu, to myślę, że do betonu komórkowego miałem na myśli, no to oczywiście powinno iść jak w masło. Jeżeli na 1-2 otwory chcecie takie coś, to spoko. Przypominam, że to było FI 150, więc w sumie jeden z największych, także jak potrzebujecie tam, nie wiem, 80, setkę, no to pójdzie jeszcze łatwiej. Dobra, to będzie wszystko na ten film. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.